Moje serduszko, pozdrawiam wasze serduszka, witam wszystkich tych, którzy chcą oglądać, obejrzeć ten film. Ten film będzie o polityce, więc o tym, co będzie w lutym, co było w styczniu, o tym, co, jakby, co się dzieje w naszym kraju i dlaczego ludzie tak mocno pytają, o co chodzi z tą Unią, z Izraelem, z USA, do czego to zmierza. Będę chciał odpowiedzieć na to pytanie. Zanim do tego przejdę, zapraszam wszystkich chętnych na warsztaty rozwoju duchowego, które prowadzę we Wrocławiu. Są miejsca na 4, 10, 11 lutego, więc wszystkich chętnych zapraszam. Film o warsztatach jest na mojej stronie. Przejdę do tej polityki. Mówiłem o styczniu, że będzie to miesiąc, gdzie skrajności, i teraz wam pokażę, jakie te skrajności są. Skrajności w pogodzie wszyscy widzą. Nam się udaje, powiedzmy, w cudzysłowie, przejść delikatnie przez tak zwaną zimę stulecia w Kanadzie czy w Stanach, a opadami tym, co się dzieje w Europie Zachodniej i w Afryce. Więc jakby tutaj ta praca wielu ludzi powoduje, że spełnia się ta przepowiednia, że jakby Polska, powiedzmy, że będzie krajem, który najmniej odczuje te zmiany klimatyczne. No i na razie to tak wygląda. Natomiast czy odczujemy najmniej zmiany polityczne? Nie do końca tak będzie. Dlaczego? Dlatego, że polski rząd przyjął trochę niebezpieczną dla nas strategię. Czyli dogadali się z USA i z Izraelem, że będą rozsypywać Unię. A potem dogadują się z Unią, żeby tutaj mieć spokój w Europie. Co spowodowało natychmiastową reakcję USA i Izraela. Jak to było mniej więcej? Widzieliśmy nagonkę na Polskę we wszystkich mediach, w Unii, te filmy w Niemczech i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że Polska zażądała repatriacji i ma poparcie USA i Izraela. To już nie są żarty dla Niemców, dlatego że kiedy przychodzi poparcie od tych państw, to oni będą musieli się opowiedzieć. No i dokładnie taka polityka powoduje zaburzenia w Niemczech. No i musieli coś z tym zrobić. Mogli się bronić, więc żeby się bronić, musieli podważyć bezpieczeństwo naszego rządu. Bezpieczeństwem naszego rządu w stosunku do Unii były Węgry. Ten kraj blokował wszystkie kary przeciwko Polsce. Dlatego, że w Unii, żeby cokolwiek przeszło, musi być zgodność wszystkich krajów. A Węgry mówiły nie, mówiły jednym głosem z Polską, więc automatycznie nie pozwalały, aby Unia nakładała jakieś kary. Kiedy podważyli ten sojusz, kiedy pokazali Węgry od innej strony, wtedy myśleli, że Polska straci swoje tutaj bezpieczeństwo, no i będą mieli już Polskę w garści. Jednak polski rząd bardzo szybko dogadał się z Węgrami. Węgry odpowiedziały bardzo krótko. Chcemy Unii. Chcemy silnej i pięknej Unii, tylko zmieńcie politykę unijną. Czyli dali im zadanie niewykonalne, bo oni nie zmienią tej polityki unijnej, tej autodestrukcji. Zobaczcie, jak działa ta autodestrukcja. Z tego, co wiem, w Hiszpanii dalej nie ma rządu. Czyli kraj dalej pogrążony w jakimś absurdalnym zawieszeniu. Kolejne kraje, Francja, Niemcy, główne kraje, które tworzą Unię, w jakimś samodestrukcji, którą sobie zasponsorowali, na którą sobie pozwolili. Włochy to samo, Grecja uczestniczą w tej samodestrukcji. Włochy mówią o odsunięciu się od Unii, o powrotu do lira, o bardzo dużym kryzysie bankowym. Grecja ciągnie od Niemiec pieniądze cały czas i od całej Unii, bo wiadomo, że została jakby zniszczona. Więc Europa Środkowa, Słowacja, która przyjęła euro, byłem na Słowacji, widziałem, że jakość życia tych ludzi jest zupełnie inna. Narzekają na euro, mówią, że jak były korony, było o wiele, wiele lepiej. To samo dotyczy innych krajów Unii. Nagle się okazuje, że cała ta piękna Unia tworzy jakieś absurdalne wydarzenia, które niszczą te kraje. No i spójrzmy na Polskę. Wykupili nas w całości. Zostało niewiele polskich firm, natomiast dyktują nam warunki. Mamy supermarkety francuskie, portugalskie, niemieckie, banki zachodnie i teraz polski rząd musi naszymi pieniędzmi odkupować polskie banki, aby Polacy czuli się bezpieczni. Więc kupują całe państwa i robią z nimi co chcą. Mogą ich zniszczyć. Ważne, żeby stamtąd płynęła gotówka do Niemiec, potem do Francji. No i teraz
Nasz rząd oczywiście zauważył, że to na tym to polega i że Unia, która była kiedyś wspólnotą, teraz jest jakimś tworem, który sama siebie niszczy i niszczy wszystko dookoła siebie. No i ktoś w tym niszczeniu uczestniczy. I zauważyli, że to jest USA ze swoimi partnerami. Kiedy dogadali się z Węgrami, kiedy Węgry dały im ultimatum, że zmieńcie politykę, wszystko będzie dobrze, czyli wiadomo, że nie jest to wykonalne, wtedy nastąpiły rozmowy między Polską a Niemcami i w tych rozmowach doszło do porozumienia. To bardzo nie spodobało się Amerykanom i Izraelowi. Jak to jest, że macie żądać od Niemiec repatriacji, oddać nam część pieniędzy, kupić od nas broń, więc trochę wam zostanie, a wy tutaj się dogadujecie z Niemcami i jakby te pieniądze do nas nie przypłyną. No automatycznie mamy wizytę pana ze Stanów i to, co się dzieje teraz z Izraelem. Absurdalny pretekst o obozy powoduje takie pogrożenie palcem Polsce. Czyli albo jesteście z nami i wykonujecie plan, albo zaczniemy wam tutaj rozsypywać wszystko, bo wiadomo, że trzymają w swoich rękach finanse i za chwilę taki pretekst spowoduje zupełnie inne skutki, niż wam się wydaje i to będzie usprawiedliwione, bo jest usprawiedliwione historią. No i tutaj nasz rząd właśnie teraz, trzymając te dwie sroczki za ogon, zaczął tą niebezpieczną grę, bo chce, żeby z jednymi się układać, z drugimi się układać, ale jeżeli oni walczą ze sobą, no to trudno, abyśmy my po środku mogli budować jakiś kompromis. Chyba, że mamy inne wyjście, o którym wiedzą i jedni, i drudzy. I doskonale sobie zdają z tego sprawę, stąd jest taka teraz nagonka na Polskę, a raczej jesteśmy w centrum uwagi wszystkich tych mocarstw, Unii, USA. Co jest tym wyjściem awaryjnym? I dlaczego tak, jak mówiłem, zmieniono premiera, który jest świetnym biznesmenem, który widzi, kto rozdaje karty na świecie? No i pytanie do wszystkich jest proste. Kto rozdaje karty na świecie? Unia, która się sama niszczy? USA, które próbuje się odbudować? Czy ktoś zupełnie inny, który pokazał swoją siłę na wschodzie, który jednoczy Azję, który jednoczy Afrykę, Amerykę Południową? Oczywiście, że to ta osoba. I polski rząd zobaczył, że Rosja z Chinami i ze swoimi partnerami tworzy coś zupełnie nowego. Tworzy przyszłość. Żeby oni stworzyli przyszłość, o której mówią, to musi rozpaść się stare. I na naszych oczach rozpada się Unia. USA próbuje połączyć się w jeden głos narodu, aby móc potem połączyć się właśnie z Rosją i z Chinami. Na tym polega całe te takie dryfowanie polskiego rządu między jednym, drugim, a za plecami są trzeci. Co polski rząd otrzymał od Chin i od Rosji? Jaką propozycję? Propozycja polega na tym, że Chiny zaproponowały nam, że staniemy się krajem rozdzielającym ich technologie i ich towary na Europę i również na Afrykę. Staniemy się krajem tranzytowym, ale i magazynowym, gdzie będziemy dyktować, co gdzie trafi. Nie podoba się to Stanom ani Unii. Dlaczego? Dlatego, że to my dyktujemy wtedy wszystko. Jednym i drugim. Jak dyktujemy Unii? Wiadomo, przepływ towarów, my mamy wszystko tanio, bez cła, bez żadnych akcji, bo porozumiewamy się z Chinami. Oni to wszystko zasponsorują, zbudują, więc nic nas nie obciąża. A wam będziemy to sprzedawać. Natomiast dlaczego USA się tak denerwowało? Dlatego, że te repatriacje wojenne miały przynieść korzyści dla nich. Mieli nam sprzedawać broń bezwartościową. No i w tym momencie, tak jak robią to całemu światu, otrzymać z tego pieniądze. Natomiast kiedy my rozumiemy, że Rosja nam nie zagraża, żadnej wojny nie będzie. To samo Chiny nam nie zagrażają, Korea nam nie zagraża. To automatycznie po co nam ta broń? Nie musimy tego kupować. Mało tego, będziemy mieli dostęp dzięki temu, że możemy być tym właśnie centrum transportowym wschodu na zachód.
możemy mieć dostęp do najnowszej technologii. Możemy też swoją technologię udostępnić w drugą stronę. A kiedy pan Putin mówi, jaka wojna, ja nic z nikim nie będę walczył. Jeżeli nas nie zaatakujecie, ja nie będę walczył z wami. Natomiast jeżeli nas zaatakujecie, to wyłączam wam wszystkie te wasze okręty, wasze rakiety, bo mam broń, która wyłącza elektronikę. Pokazałem wam to w Syrii, pokazałem wam na Morzu Bałtyckim, na Morzu Czarnym. Przez kilka lat wam pokazuję broń i tak nie wiecie o wszystkim. Więc o jakiej wojnie mówicie? I automatycznie USA nie zostanie zasilane gotówką z Polski. Więc nasz rząd musi teraz obrać taką politykę, aby uspokoić jednych, drugich i pozwolić na to, aby stamtąd, tam gdzie jest spokój i harmonia ze wschodu, przypływały już do nas jakby pieniądze, tak powiem, i towary, które umocnią nasz kraj, tak to nazwę, które połączą nas w tym, co jest budowane, w tej zwanej globalizacji, w tej wspólnej walucie, którą buduje pan Putin z Chinami, z Indiami, z Brazylią, z RPA i z wieloma innymi krajami, o których mówiłem wcześniej. To się dzieje na naszych oczach, tyle że nie jest to podawane do publicznej wiadomości. Dlaczego? Dlatego, że w ludziach jeszcze następuje zmiana świadomości. Czyli właśnie pogoda tą świadomość w nas budzi. Ludzie mają zrozumieć, że zmiana klimatu to nie chwilowy kaprys klimatu, tylko przystosowanie się do tego, że jest jakaś olbrzymia zmiana na Ziemi i w tej zmianie trzeba zmienić swoje warunki życia, myślenie i pomaganie sobie wzajemne stanie się normą. To, co się wydarzyło we Francji teraz, czyli w Paryżu, czyli ta powódź, kiedy pani mówi w wiadomościach, że zmiany klimatyczne są tak duże, że musimy się do nich dostosować i zmieni się całe nasze życie. Powiedziała prawdę i to jest właśnie ta pobudka świadomości, uświadamianie ludziom, że planowanie czegoś na 20-30 lat do przodu ma się nijak przy pogodzie, która może zalać jedno miasto, zniszczyć wszystko w ciągu paru sekund i to się dzieje na naszych oczach. Temperatury pobite teraz na Syberii, te rekordy temperatur, w ogóle zjawiska, których nigdy nie występowały, mają uzmysłowić nam, że żyjemy w czasach kompletnych zmian. I myślenie po staremu, ja muszę do pracy, ja muszę zarobić na kredyt, ja muszę, ma się nijak do tego, że jadąc do pracy może ci przewrócić samochód albo cię po prostu zalać woda. Właśnie na tym polega, albo nie pojedziesz do pracy, bo słońce czy niska temperatura ci na to nie pozwolą. Na tym polega zmiana klimatu, aby obudzić naszą świadomość. Natomiast w tej świadomości, w tej pobudce muszą odnaleźć się też i politycy, i cały system ekonomiczny. No i Polska przyjęła taką rolę, że jest teraz między właśnie Wschodem, który spokojnie buduje wszystko u siebie, Unią, Zachodem, która rozsypuje się, włączyła sobie program autodestrukcji, i mocarstwem, któremu wydaje się, że zawsze rządziło światem i że może mogą wysłać wojska wszędzie, żeby poukładać sobie i pozabierać to, co chcą. I dzięki umiejętnym poruszaniu się między tymi strefami powinni zbudować u nas spokój, dobrobyt. To, co jest powiedziane, czyli że wszystko, co ma rozświetlić Europę i świat, wyjdzie z Polski. To się realizuje w naszych oczach, chociaż ludzie kłócą się o PO, o PiS, wychodzi z nich nienawiść. Ale jak powiedziałem, przy podniesieniu wibracji ziemi z ludzi wyjdzie wszystko to, co w nich jest. No i to się realizuje. Z jednych wychodzi dobro, miłość, szlachetność, a z drugich nienawiść, zazdrość, zawiść, wyzwiska. Kłócą się, wyzywają i tak dalej, byle zostać przy swoim interesie i tak dalej. Wychodzi też zazdrość i zawiść. Ilość maili, którą od was otrzymuję i to, co opisujecie w swoich mailach, te cuda, ale też również to, że jeszcze rok temu wszystko było u mnie dobrze, a teraz wszystko się rozsypało, ja nie wiem dlaczego, bo wyszło ze mnie i z męża, bo lataliśmy za pieniędzmi i tak dalej, dzieci chore. Dziecko popełniło samobójstwo, bo nie chciałam go słuchać, czy nie chcieliśmy go słuchać i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie to są te czasy. Czasy wyboru, czasy pobudki, w których trzeba przejrzeć się
we własnym lustrze zobaczyć siebie i zrozumieć, czym jest prawda. Czasy, w którym słowo, spojrzenie na fakt, że ktoś się wywrócił, zatrzymuje się na słowie prawdy, on się wywrócił. I nie ma już. Wywrócił się i tutaj kłamstwa, bo pewnie był pijany, bo pewnie brał narkotyki, bo pewnie był chory i tak dalej. Czyli tworzenie już tych kłamstw, tych absurdów i karmienie się tymi kłamstwami, powielanie je. A potem się dziwienie się, że kiedy nasze życie zbudowane jest z takich kłamstw, rozsypuje się w sekundę, w ciągu kilku miesięcy, kilku dni. Właśnie na tym polega różnica między starym a nowym, że w nowym prawda jest jedna i będziemy stwierdzać fakt bez żadnego dodawania od siebie jakichś absurdów i kłamstw, które nam się wydają, że mogło być. Stwierdzenie faktu i podejście, zapytanie człowieka, dlaczego się wywróciłeś, i usłyszenie tej prawdy, dlatego że, i stwierdzenie i przekazanie jej dalej zbuduje nowe. Dlatego gotują się tak ludzie w internecie, gotuje się cały system, dlatego gotują się ludzie w rzeczywistości. Kłamstwo będzie gotowało wasze życie, prawda będzie je rozświetlała. Taka jest zmiana na Ziemi i miesiąc luty będzie kolejną taką zmianą. Czyli to, co rozpoczęło się w polityce w styczniu, to lawirowanie polskiego rządu między tymi trzema płaszczyznami, będzie przechodziło na luty i w lutym dalej będziemy widzieli jakieś dziwne zachowania polityków w stosunku do naszego kraju, ale też i dziwne zachowania naszych polityków. Tak jakby one wykraczały poza jakąś normę. Jakby oni mieli jakiegoś asa w rękawie, o którym nie mówią, i tym asem zmieniali na tych tajnych spotkaniach stanowiska Unii czy USA, Izraela i tak dalej. Właśnie to, że rozumiemy, czym jest Wschód i co chce Wschód zrobić w świecie, powoduje, że jeżeli jesteśmy uwzględnieni w ich planach, powoduje, że ten as w rękawie jest. Natomiast środowiska, które sprzedały się, czy Unii, korporacjom w Unii, czy korporacjom w Stanach, będą próbowały jeszcze grać dla tych korporacji. I Polacy będą się musieli zmierzyć z tą grą, czyli nauczyć się współistnienia, pilnowania własnego rządu. O to w tym wszystkim chodzi. Czyli każda ustawa przeciwko nam, która daje zyski korporacjom, może zostać przez nas zmieniona. Tylko współistnienie powoduje, że tak się dzieje. I będzie taka nauka w lutym współistnienia, pokazanie nam rzeczywistości, która jest w polityce, która jest w systemie. Anomalie pogodowe jak najbardziej będą rozsypywały, powiedzmy, też dookoła nas. Nie widzę mocno, żeby Polskę dotknęła jakaś taka anomalia typu to, co się dzieje w Kanadzie, czy w Stanach, czy w Europie Zachodniej. Dalej będzie ta struktura zima, wiosna i tak dalej, do tego woda. Więc nie widzę, żebyśmy byli zagrożeni. Nie widzę też żadnych zamachów i jakby takiego zagrożenia, jeżeli chodzi o nasz kraj. Co do Europy Zachodniej, to do Stanów, standardowo będą musieli karmić energią negatywną istoty, które ubrały się w energię negatywną. No i tam dojdzie do pewnych rzeczy, zjawisk, które mają spowodować energię negatywną. Natomiast cały spokój będzie przypływał z Rosji i z Chin. Oni będą stabilizować wszystko to, co będą tamci chcieli stworzyć. Straszenie ludzi wojną z Rosją ma się nijak do rzeczywistości. Natomiast to, co będzie jeszcze takie mocne, to również wiele ludzi nabierze się na takie straszenie o depopulacji, ale o tym opowiem w innym filmie. Także luty jest takim jakby konsekwencją działania stycznia, gdzie działania polityków będą niezrozumiałe dla ludzi, którzy podzielili na dobrych, na złych, ten dobry, ten zły, i w ten sposób będą się gubili. Natomiast wszystko zmierza do tego, aby polski rząd w tej niebezpiecznej grze obrał wreszcie stanowisko spokoju, harmonii, bezpieczeństwa ze Wschodem. I do tego oni będą zmierzać. No i to jest akurat najlepsze rozwiązanie dla naszego kraju, bo Wschód, tak jak pan Putin czy Chiny, pozwalają nam mieć własną myśl technologiczną, nie kradną jej,
pozwalają nam jakby odbudować siebie na nowo i dołączyć do siebie jako partner, a nie jako niewolnik. Tym oni się różnią od tego, co było w Unii i co było w USA. I właśnie to jest tworzone na wschodzie. Partnerstwo, a nie niewolnictwo. Co oczywiście nie spodoba się wielu ludziom, bo jak z Rosji ma wyjść coś dobrego, czy z Chin wyjść dobrego? A może właśnie na tym polega żart Pana Boga, w cudzysłowie Pana, tatusia na górze, że skoro tam było to, co było, to może niech teraz robią coś dobrego. Tak jak Wy, jak każdy z nas. I w życiu narozrabiał, zrobił wiele złego, to co? Nie ma prawa zrobić nic dobrego? Czy nie może już zrobić nic dobrego? Oczywiście, że może. I powinien. Więc dlaczego te państwa nie miałyby rozpocząć czegoś dobrego? Trzeba zmienić myślenie. Nie, jeżeli chcecie patrzeć w przyszłość, to nie myślcie przeszłością. Myślcie to, co można osiągnąć w przyszłości. Myślcie pokojem, zrozumieniem, akceptacją, a taki będzie świat. Co siejemy, to zbieramy, to jak myślimy, tak kreujemy naszą rzeczywistość. Więc nie strachem, nie lękiem, ale właśnie wolnością, pokojem, zrozumieniem, akceptacją, współistnieniem, partnerstwem. Tak zasilajmy swoje myśli. Dziękuję za ten film.